pierwszy z dwóch aparatów USG, które obiecała Bolesławieckiemu Szpitalowi Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, dotarł dziś do szpitala. Obecnie posiadamy już aparat USG Echo Serca. Jest to urządzenie już wyeksploatowane i na szczęście zostaliśmy obdarowani z Fundacji WOŚP Jurka Owsiaka nowym aparatem USG Echo Serca. Sprzęt niezwykle drogocenny do badania wszystkich wad serca u osób przed rokiem 18, dzieci, ale również osób starszych. Aparat USG Echo Serca to sprzęt warty 400 tysięcy złotych. Drugi aparat USG od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którego wartość szacowana jest na około 150 tysięcy złotych, ma dotrzeć do Bolesławieckiego Szpitala w ciągu miesiąca. Aparat USG to najdroższy jak dotychczas dar od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla szpitala w Bolesławcu. Łącznie w ciągu ostatnich 20 lat Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przekazała Bolesławieckiemu Szpitalowi sprzęt o wartości około 1,5 miliona złotych. Nowe aparaty USG wesprą tworzoną właśnie przez Bolesławiecki Szpital własną diagnostykę. Poza dwoma aparatami USG do szpitala trafił niedawno rezonans magnetyczny i nowy tomograf. W tworzonym właśnie zakładzie diagnostyki obrazowej pracować będzie też nowy aparat RTG. Dyrektor ma nadzieję, że jeszcze w tym roku do tych urządzeń dołączy mammograf. Zakład diagnostyki obrazowej ma ruszyć 6 kwietnia. Zapisy na badania rozpoczną się wcześniej. Mamy zrekrutowany personel, teraz trwa proces szkolenia. Przez miesiąc marzec będzie trwało szkolenie, ale jednocześnie od połowy marca rozpoczynamy już rejestrację na listy osób oczekujących na badania i z dniem 6 kwietnia otwieramy zakład diagnostyki obrazowej w szpitalu w Bolesławcu.